Pamiętam twoje pojedynki na Euro 2008 z panem Zbyszkiem Bońkiem w tenisa właśnie. Wiem, że lubisz grać i tak zapytam ciebie, jak to oceniasz, Igę Świątek i Hurkacza. Znaczy powiem, ten pierwszy pojedynek ze Zbyszkiem to był taki... Taka prowokacja. Taki słaby Zbyszek grał od lat. Ja wtedy, można powiedzieć, tak, troszeczkę mnie tutaj zaraził tenisem. Zarówno Zbyszek, jak i Tomek Sętowski. Notabene Tomek kiedyś był mistrzem Polski artystów i jeden i drugi mnie tak brutalnie ograł, że złapałem taką pasję i determinację, że stwierdziłem, że jednego i drugiego ogram za dwa lata i zrobiłem to. Tomka Sętowskiego w Częstochowie w turnieju w ćwierćfinale. Zresztą turniej męża Agnieszki Radwańskiej, to jest imienia Dawida Celta, turniej był. A Zbyszka ograłem na merze na kortach właściciela Polsatu i Kazia, bo się przyjaźnimy. No gdzieś tam się zaraziłem, ja mega tam się zaprzyjaźniłem, jeździłem też na turnieje, byłem oglądać i też Karolinę Woźniacką kiedyś do Pragi sobie specjalnie. Wiem, bo byłeś zaprzyjaźniony. Z Piotrkiem Woźniackim do dzisiaj mamy dobry kontakt, więc ten tenis jest ogromną pasją, szkoda, że odpadła Linetti. Oglądałem to spotkanie, nie mogłem na żywo, ale oglądałem powtórkę. Wygrała pierwszego seta i miała naprawdę szansę, ale w drugim... Nie dała sobie rady w tym drugim i w trzecim secie. Jest inna specyfika gry też na trawie, to nie jest ta sama gra. Właśnie o to chciałem zapytać. Ja gram przede wszystkim na mączce. Specyfika twardych kortów czy trawy to jest coś niesamowitego, całkowicie inna gra. Ta piłka praktycznie na trawie nie robi praktycznie żadnego kozła, trzeba inaczej rakietę prowadzić i masz inne obuwie, inaczej biegasz przede wszystkim, bo to nie jest mączka, na której dojedziesz sobie nogą, ślizgiem, jak robią ci najlepsi, Nadal, Djokovic, czy choćby Thiem, czy Tsitsipas, że dojeżdżają po 2-3 metry na wysuniętym bucie i do skróta dojdziesz, czy do każdej piłki. Tutaj jest inna specyfika, tu musisz biegać, można powiedzieć, mięśniami brzucha i plecami, cały czas spięty, uważając, żeby się nie pośliznąć, bo te kontuzje jednak na trawie zdarzają się często. Nie mają kołków, tak jak piłkarze. No ale nie da się obejść. Ale mają, już teraz mają małe takie kołeczki. Czy nie kołeczki, to jest... Takie... Tam jest takie iglo w butach zrobione z dołu, poukładane, ale nie można mieć za dużego, bo by kort się zepsuli. Dobra, Iga Świątek czy no, Iga Świątek jest dla mnie faworytem. Ona niesamowicie po tacie wygląda fizycznie, jest po prostu jest silna. No dzisiaj jak w tenisie, czy w takim turnieju, fizyka decyduje dzisiaj o wygraniu turnieju, więc kibicuję i będę na pewno oglądał. Kibicuję też Hurkaczowi, bo powiem, zaskakuje w tym turnieju. Nie liczyłem, że tak naprawdę dojdzie daleko, także zawsze się kibicuję Polakom z pełną i szczerą sympatią. Nie trzeba tutaj robić filmu Niekochani, nie, jak ja to zawsze będę podkreślał, który zaczął tak by złą koniunkturę w złym kierunku, nie? Słuchajcie, o 12 i o 16 przypomnę oba mecze na Polsacie Sport. Maciek, ty grywasz tenisa, czy czasami go oglądasz? Co, grywam, ale bardzo, bardzo rzadko, choć lubię tą dyscyplinę. Nie ukrywam, że interesuję się, ale to ja taka era jeszcze Federer. To wiem, że on schodzi już ze sceny pomału i to tak, chociaż w Wimbledonie cały czas jeszcze jest. Słuchaj, Mareja odkurzyli, który przeszedł pierwszą i drugą rundę po ciężkich operacjach i zabiegach. Jednego z tenisistów, który miał najlepszy return, najlepiej czytał, podobnie jak Djokovic, więc i daje radę. Także Maćku, Federera jeszcze chyba z rok oglądniesz, bo to jest cała przyjemność jego oglądać. Tak, oczywiście, no wiele takich różnych zagrań z jego strony. Faktycznie no to cały czas miło się patrzy, chociaż jeszcze wracając do Hurkacza i Świątek, no myślę, że wspaniale widzieć, jak polscy tenisiści w ten sposób się rozwijają i tak podbijają po prostu świat na kortach. Trener to pewnie żył jeszcze Fibakiem i w swoich młodszych latach, Fibakiem, nie? Fibakiem żyłem oczywiście, ale przecież ja zająłem półfinał w Sopocie, były takie swego czasu bardzo fajne turnieje VIP-owskie dla VIP-ów przy okazji wielkiego turnieju. Półfinał w singlu, a w deblu z Januszem Zaorskim doszliśmy do finału. Także trochę się tych meczów w życiu rozegrał. No to dzisiaj jeszcze Kubot i Melo mają zagrać gdzieś pomiędzy tymi spotkaniami właśnie w deblu. To co bardziej trenera kręci? Debel czy jednak singiel? Bo trawa jest specyficzna, tak jak Tomek mówił. Rzeczywiście piłka zupełnie inaczej się odbija, to jest raz. Jest szybszy. Wiadomo, jak pada od razu zasuwany jest kort, bo to nie jest tak jak w piłce, że trzeba polać murawę, żeby ta piłka szybciej chodziła, bo już w ogóle by do tej piłki nie zdążyli. Nie, ja jestem singlista. W deblu zawsze się złościłem, że zrobiłbym to lepiej niż mój kolega
jak coś zmarnował, a on pewnie się złościł, jak ja coś zmarnowałem bardzo prostego, także wolę singla i wszystko na własny rachunek. Jest takie fajne powiedzenie, nie? To jest żart, to jest taki dowcip, który ci najbardziej zaangażowani w tenis zawsze mówią, że do tenisa męskiego najbardziej podobny tenis to jest damski i debel, nie? Podobne dyscypliny. To mówią faceci, bo ja podam wam taki prosty przykład, kto nie siedzi w tenisie. Biorę dzisiaj pierwszego z brzegu zawodnika w męskiego tenisa, 500, 600 w rankingu i wygrywa z jedynką, dwójką, trójką 6-2, 6-2 albo 6-1, 6-1. Taka jest różnica między tenisem damskim a męskim i to jest pewne i sprawdzone. Więc ta różnica jest naprawdę, naprawdę ogromna. Ogromna jest między damskim a męskim tenisem i jak ogląda się przede wszystkim na żywo, oglądałem na żywo treningi zarówno Agnieszki Radwańskiej, gdzie tam z Agnieszką i z Dawidem się przyjaźnię, byłem też u nich na weselu i powiem szczerze, jak oglądałem Agnieszki Radwańskiej treningi czy Karoliny Woźniackiej, no to ta piłka fruwa naprawdę tam na 2 cm nad siatką i to potrafili przebijać tak, potrafili tam przebijać tak 40 piłek stojąc, a wiem, sam gram, wiem, że to nie jest łatwe.